Dziewiąty owoc Ducha Świętego, o którym chcemy mówić, to jest opanowanie. Czym to opanowanie jest? W języku greckim słowo opanowanie oznacza nic innego jak inna siła. Jak to zrozumieć? Kiedy ktoś powiedział, że głową muru nie przebijesz. Tak bywa w naszym życiu i tak jest, że stawiamy sobie wysokie wymagania i bardzo dobrze. Ale też tak bywa w naszym życiu, że te postanowienia nam nie wychodzą, że grzeszymy, że upadamy, że mieliśmy być ekstra dobrzy, ekstra pobożni, ekstra święci, ekstra mieliśmy się uczyć, miało być świadectwo z paskiem, sesja miała być na 5-0. W ogóle wszystko miało wyjść. Obiecywałem sobie, że będę wstawał o 5 rano, że będę biegał, a po pierwszym poranku nic nie wyszło. Wszystko padło. Wszystko ekstra diety padły. I to bardzo często prowadzi do jakiejś irytacji. Inna siła. Jak to zrozumieć? Czym ona jest? Właśnie w tym kontekście. To jest to, żebyśmy naszego życia nie marnowali na jakieś nerwy, na jakieś stresy, na jakieś irytacje, na jakieś niepotrzebne słowa czy wydarzenia, które tylko nas gdzieś wykańczają wewnątrz. Czasami mówi, ja tak patrzę na tego człowieka, to mnie denerwuje. Właśnie Duch Święty przychodzi z tym darem opanowania, z tym darem innej siły, żebyśmy potrafili na to popatrzeć inaczej. Inna siła polega na tym, że ja się nie wkurzam. Nie irytuję się tym wszystkim, a właśnie gdzieś nabieram jakiejś innej siły. Może warto poszukać dla siebie takiej przestrzeni, która będzie dla ciebie taką inną siłą. I na koniec jedna myśl, która niech nam zostanie. Kiedy słyszę słowo opanowanie, to ten owoc Ducha Świętego, który chce nam dać w niedzielę Duch Święty, to kojarzy mi się to słowo ze stworzeniem świata i stworzeniem człowieka. Kiedy Pan Bóg, stwarzając człowieka, kazał jemu panować nad światem. Opanowanie to nic innego, jak posiadanie tego wszystkiego, co mam w swoich rękach. To bycie silniejszym od przeciwności. To panowanie nad grzechem, nad jakąś irytacją, nad jakimś podziałem. Opanowanie to jedność. Nim przyjmę wszystkie owoce Ducha Świętego, nim On przyjdzie z całą mocą i siłą, potrzeba mi się nawrócić. Tylko wtedy dokona się przemiana w moim życiu. A więc zapraszam Was, byśmy tą dzisiejszą noc, tą Wigilię Zesłania Ducha Świętego przeżyli w nawracaniu się i żebyśmy całe życie się nawracali. I całe życie otwierali się na Ducha Świętego. Zapraszam Was na jutrzejszy odcinek, ostatni już, na wspólną modlitwę, na wspólne spotkanie, na to, byśmy w ten wyjątkowy dzień, na który czekaliśmy przez te 9 dni, moglibyśmy wspólnie wzywać Bożego Ducha.